Barok i sarmatyzm. Już uczyliśmy się o tym, skąd się wzięła sztuka barokowa. Omawialiśmy sobie najważniejsze dzieła i artystów barokowych tworzących w całej Europie. Dzisiaj prześledzimy, jak wyglądały czasy baroku w naszym kraju, w Rzeczpospolitej. No i też prowadzimy sobie pojęcie sarmatyzmu. Oczywiście pamiętamy, że barok jest to sztuka, która rozpoczyna się w wieku XVI, w połowie XVI wieku, odznacza się dużą ilością zdobień, tak jak tutaj widzimy na tym zdjęciu. Nazwa tego stylu w sztuce wzięła się od słowa barokko, oznaczającego perłę o nieregularnych kształtach. Początki baroku w Polsce są związane również z XVI wiekiem, końcówka XVI wieku. I barok w naszym kraju trwa do połowy wieku XVIII. Pojawienie się baroku w naszym kraju było ściśle związane z działaniami podjętymi w ramach kontrreformacji, czyli działaniami Kościoła katolickiego, które miały na celu ograniczyć wpływy, zasięg, skutki reformacji, czyli tych wszystkich wydarzeń zapoczątkowanych przez Marcina Lutra w Europie. Do Polski został sprowadzony w 1564 roku zakon jezuitów. Do Braniewa dokonał tego Stanisław Hozjusz. Jezuici, którzy przybyli do Polski, również przywieźli na nasz grunt ideę, aby właśnie sztukę barokową włączać w nurt działań kontrreformacyjnych, dlatego że barok miał zachęcać, sztuka barokowa miała zachęcać Polaków, w ogóle ludzi, do tego, żeby przychodzili do świątyń katolickich. Ten przepych, to bogactwo zdobień właśnie barokowej świątyni miało zachęcać wyznawców do tego, żeby właśnie pozostać przy wyznaniu katolickim albo wrócić do wyznania katolickiego, no bo protestanci zaproponowali w tym samym czasie bardzo skromne, proste wnętrza swoich świątyni, na przykład właśnie zborów, więc tutaj wraz z kontrreformacją ten barok w Polsce się pojawił, no i jezuici odegrali tutaj niebagatelną rolę w rozwoju tej sztuki w naszym kraju. Niestety też wraz z jezuitami pojawił się w naszym kraju indeks ksiąg zakazanych, czyli spis książek, które zostały uznane przez Kościół katolicki za heretyckie, posiadanie ich, czytanie ich wiązało się z karami. No i na tym indeksie ksiąg zakazanych znalazły się dzieła m.in. Mikołaja Reja czy Andrzeja Frycza Modrzewskiego, więc tutaj, jak widzimy, też dosyć polityczna sprawa, która się wiązała z pojawieniem się jezuitów w naszym kraju w XVI wieku. Sztuka barokowa nie mogłaby się rozwijać w naszym kraju, gdyby nie wsparcie finansowe. I to wsparcie finansowe zapewniała rodzina, która rozpoczęła panowanie w naszym kraju pod koniec właśnie XVI wieku. Mam tutaj na myśli właśnie ród Wazów. Począwszy od Zygmunta III Wazy, poprzez Władysława IV i skończywszy na Janie Kazimierzu. Ci trzej władcy z tej dynastii Wazów nie skąpili grosza na budowę obiektów właśnie w stylu barokowym i tutaj jako mecenasi, czyli opiekunowie artystów, finansowali przedsięwzięcia podejmowane właśnie przez mistrzów baroku. No między innymi wówczas powstało wiele rezydencji magnackich. Magnaci, czyli ci najbogatsi spośród szlachty, wzorowali się na dokonaniach Wazów. Wazowie budowali swoje posiadłości, swoje pałace w stylu barokowym, więc magnaci również chcieli tutaj podążyć tym samym tropem, chcieli dorównać naszym władcom i również budowali dla siebie rezydencje w stylu barokowym. Możemy sobie zobaczyć na fotografii właśnie taki przykład rezydencji magnackiej z miejscowości Łańcut. Więc tutaj widzimy również cechy stylu barokowego i przede wszystkim widzimy, jaki jest rozmiar tej budowli. To jest tak naprawdę taki pałac, należałoby powiedzieć, coś więcej niż zwykły dworek szlachecki. Architektura barokowa w naszym kraju miała bardzo często charakter sakralny, czyli wiązała się z budową właśnie kościołów lub klasztorów, czyli miejsc związanych z kultem religijnym.
Te kościoły do dzisiaj możemy w naszym kraju często oglądać. Po lewej stronie na zdjęciu widzimy kościół, który już powinniście kojarzyć, kościół Il Gesù, kościół znajdujący się w Rzymie, główna siedziba zakonu jezuitów. No i ten kościół stał się takim modelem, takim wzorem do naśladowania, kopiowanym w innych krajach właśnie wtedy, kiedy barok się rozwijał. No i po prawej stronie widzimy zdjęcie, które przedstawia wybudowany właśnie w naszym kraju kościół barokowy, kościół świętego Piotra i Pawła w Krakowie się znajdujący. No i jak najbardziej podobieństwa z kościołem Il Gesù w Rzymie myślę, że są widoczne. Tutaj widzimy tą pozorną dwukondygnacyjność, czyli takie stwarzanie wrażenia, że są w środku dwie kondygnacje, tak naprawdę jest jedna. Widzimy wyraźne obramowania okien, drzwi, widzimy nisze na rzeźby, widzimy tutaj charakterystyczny kształt, tak jak tutaj po lewej stronie woluty, tutaj mamy ten kształt pokazany. Również po obu stronach fasady widzimy tympanon u góry, widzimy wiele rzeźb, no i ten kolor biały też dosyć, czyli właśnie taki jasny kolor. To jest też dosyć charakterystyczna cecha budowli sakralnych właśnie wzniesionych w stylu barokowym. W naszym kraju też tą architekturę barokową oprócz jezuitów propagowali inni zakonnicy, karmelici, kapucyni czy bernardyni, właśnie tworząc kościoły czy klasztory budowane według reguł sztuki barokowej. Kolejnym przykładem sakralnego charakteru budowli barokowych czy obiektów barokowych w naszym kraju są kalwarie. W XVII wieku pojawiła się, powiedzmy, że moda na tworzenie kalwarii. Kalwarie, czyli takie miejsca, które mają symbolizować ten obszar, gdzie dokonała się męka Jezusa Chrystusa przed ukrzyżowaniem, no i też samo ukrzyżowanie. Szukano takich miejsc w naszym kraju, które by topograficznie, geograficznie odpowiadały właśnie Jerozolimie, czyli musiało być jakieś wzgórze, które by zastąpiło Golgotę. No i właśnie w takim miejscu próbowano odtworzyć obiekty znane z Jerozolimy, próbowano odtworzyć domy, które rzeczywiście w Jerozolimie w czasach Jezusowych istniały. Kapliczki stawiano, jak tutaj widzimy na tym zdjęciu po lewej u dołu, które miały być kolejnymi stacjami Drogi Krzyżowej. I to wszystko po to, żeby wierni mogli uczestniczyć w takim misterium właśnie pasyjnym, w misterium wielkanocnym, chodząc od kapliczki do kapliczki, od jednego miejsca na Kalwarii do kolejnego, które właśnie miało przenieść jakby symbolicznie uczestników tego misterium do Jerozolimy. U góry widzimy też kościół, który znajduje się na wstępie do tej Kalwarii Zebrzydowskiej. No i tutaj widzimy jeden też z obiektów już na obszarze samej Kalwarii, już z tyłu, za tym kościołem. Tutaj Kalwaria Zebrzydowska, dlatego że Mikołaj Zebrzydowski ufundował tę Kalwarię. Ona jest jedną z najsłynniejszych, jeżeli nie najsłynniejszą w Polsce Kalwarią, ale takich Kalwarii powstawało oczywiście więcej w różnych rejonach Rzeczypospolitej. Mamy również wówczas działających w naszym kraju cudzoziemców, na przykład Giovanni Trevano, który jest autorem kościoła świętego Marcina w Krakowie. Tutaj po prawej stronie u góry widzimy zdjęcie fasady tego kościoła. Mamy też Matteo Castelliego, kolejnego Włocha, który w służbie wazów działał. No, między innymi właśnie on zaprojektował Zamek Królewski w Warszawie, które do dzisiaj możemy podziwiać. To jest jego projekt. Również jego projekt to jest Zamek Ujazdowski w Warszawie. Czyli tutaj mamy przykład już nie tylko architektury sakralnej, bo zamki to już jak najbardziej architektura dworska. Również, jak widzimy, barok poza kościołem się sprawdzał i powstawały też budynki o charakterze świeckim w stylu barokowym w naszym kraju. Kolejnym takim przykładem architektury dworskiej barokowej w naszym kraju jest zbudowany przez Jana III Sobieskiego, czyli już po okresie panowania Wazów, pałac w Wilanowie. Podwarszawska
okolica, zmieniona nazwa Wilanów, czyli Villa Nova, czyli nowy teren, nowy obszar taki pod zagospodarowanie. Obecnie to już jest dzielnica Warszawy, a wówczas w XVII wieku obszar podwarszawski. No i mamy taki pałac, który jest w pewnym sensie jakąś namiastką w Wersalu, czyli taką naszą rezydencją, powiedzmy, że okazałą, pokazową, taka, która ma być takim miejscem, wtedy miała być takim miejscem właśnie, gdzie Sobieski mógł się schować i otoczyć się tutaj właśnie dziełami sztuki barokowej. Więc dzisiaj można oczywiście zwiedzać, jest tam muzeum, na pewno warto, zapraszam. Też ciekawostka, w murach tego muzeum mieści się Muzeum Plakatu. Też warto odwiedzić, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o malarstwo barokowe, mamy tutaj również przedstawicieli innych krajów, którzy w naszej Rzeczpospolitej tworzyli, na przykład Tomasz Dolabella. Mamy tutaj dwa przykłady dzieł tego malarza. Po lewej stronie portret Stanisława Tęczyńskiego, taki klasyczny portret właśnie barokowy. Zwróćcie uwagę, postać stojąca, żółte lub złote buty, ubiór typowy dla ówczesnego szlachcica, nakrycie głowy, no i tło raczej nieistotne, raczej właśnie w ciemnych barwach. To jest charakterystyczna cecha ówczesnych portretów szlacheckich. No a po prawej stronie widzimy fragment obrazu pod tytułem Bitwa pod Lepanto, również z polskim akcentem, jak widzimy, procesja polska widoczna na tym obrazie. Kolejnym malarzem tworzącym w naszym kraju, a pochodzącym spoza granic, jest Peter Dunkers de Rie. Tutaj po lewej stronie widzimy portret Jerzego Ossolińskiego, czyli znowu portret jednego z naszych szlachciców. Po prawej stronie z kolei widzimy jeden z obrazów stworzonych na potrzeby rodziny panującej, czyli Wazów. De Rie dosyć dużo stworzył obrazów portretujących rodzinę Wazów. Tutaj widzimy portret królewicza Zygmunta Kazimierza, czyli syna Władysława IV Wazy. Jeszcze jeden malarz, Daniel Schulz, i kolejny przykład malarstwa barokowego w naszym kraju. Portret hetmana polnego litewskiego Wincentego Korwina-Gosiewskiego. Ciemne tło, dosyć mocne światłocień, więc tutaj te cechy znane nam już z zachodniej Europy, z okresu baroku, jak najbardziej są widoczne. Jeżeli chodzi o rzeźbę, no chyba najsłynniejszą rzeźbą barokową w naszym kraju jest kolumna Zygmunta stojąca przed Zamkiem Królewskim w Warszawie. Kolumnę tę ufundował Władysław IV, czyli syn Zygmunta III Wazy. Władysław IV chciał w ten sposób oddać hołd swojemu ojcu i w ten sposób przedstawił właśnie swojego przodka, w jednej ręce trzymającego szablę, bo Zygmunt III Waza prowadził wojny i ze Szwecją, i z Rosją, i z Turcją. Natomiast w drugiej ręce władca, tutaj przedstawiony na rzeźbie, na kolumnie, dzierży wielki krzyż, no bo wszyscy pamiętacie, mam nadzieję, że Wazowie byli bardzo mocno przywiązani do religii katolickiej, no i też dawali tego wyraz chociażby w zawarciu Unii Brzeskiej w 1596 roku. Czyli kolumna Zygmunta właśnie w Warszawie stojąca. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeźby barokowe, to warto zapamiętać, że dominowały przedstawienia funeralne, czyli związane z pogrzebem, ze śmiercią, i tutaj widzimy na dole na zdjęciu właśnie taką rzeźbę, nagrobek biskupa Andrzeja Lipskiego. No i tutaj na pewno powinniście sobie przypomnieć, że ten motyw już widzieliście, kiedy omawialiśmy renesansową sztukę, czyli zmarły tutaj jest pokazany, podobnie jak to było w renesansie, w pozycji leżącej, ale tak jakby odpoczywającej, czyli jakby wspierał się na łokciu, jakby pod sobie tutaj rękę trzyma pod głową, czyli tak jakby odpoczywał, jakby drzemał, a nie już definitywnie pożegnał się z życiem. To jest jedna z cech też rzeźby właśnie barokowej w naszym kraju.
A w prawym górnym rogu z kolei widzimy nagrobek Piotra Opalińskiego i tutaj już nieco inaczej to wygląda. Widzimy, że zmarły przedstawiony jest w pozycji klęczącej przed krucyfiksem, powierzając prawdopodobnie swoją duszę Bogu, więc tutaj nieco już inne podejście do tematu właśnie śmierci i nagrobka, czy rzeźby w ogóle związanej ze śmiercią. To już w nieco późniejszym okresie baroku w naszym kraju zaczęły przeważać właśnie tego typu przedstawienia funeralne. Literatura barokowa to przede wszystkim twórczość tych osób, które tutaj zostały wypisane, czyli Maciej Kazimierz Sarbiewski, Daniel Naborowski, Samuel Twardowski. W pierwszej połowie XVII wieku twórcy literatury barokowej czerpali bardzo wiele od autorów z Europy Zachodniej. Naśladowano styl tamtejszych twórców, próbowano szukać nowych rozwiązań. Natomiast w drugiej połowie XVII wieku nastąpiła pewna zmiana. Po potopie szwedzkim nastąpiła zmiana. Otóż twórcy barokowi w naszym kraju skupili się bardziej na sobie, na naszym kraju. Można powiedzieć, że odcięli się od tego, co się działo na Zachodzie w literaturze. No i zaczęli krzewić właśnie przede wszystkim polskie pomysły. No i po pewnym czasie to się okazało dosyć wtórne, bo brakowało tej inspiracji, brakowało pomysłów do rozwoju, brakowało kreatywności, ale również powstawały dosyć ciekawe dzieła. Tutaj na przykład można chociażby obu panów Morsztynów wskazać, Wespazjana Kochowskiego czy Wacława Potockiego, jako tych najwybitniejszych twórców barokowych w XVII wieku, w tej drugiej połowie też działających. No, też warto pamiętać o Lubomirskim. Morsztyn, z tego co pamiętam, autor sonetów do dzisiaj czytanych, dawniej to była lektura, teraz nie wiem, ale pewnie się lepiej orientujecie, jak to jest z lekturami na języku polskim. Oprócz typowych książek tworzono również tak zwane Silva Rerum. To były takie luźne zapiski tworzone przez szlachciców. Też powiedzmy, że taka moda na to nastała, żeby w jednej księdze gromadzić wszelakie mądrości życiowe, zapiski, nawet przepisy kulinarne, czasami opisy jakichś podbojów miłosnych, jakichś tam czasami libacji, więc takie miejsce, gdzie spisywano różności, to właśnie Silva Rerum. Oprócz tego bardzo popularna stała się literatura pamiętnikarska. Wielu szlachciców prowadziło właśnie zapiski na temat swojego życia. Najbardziej tutaj zapamiętany został jednak pamiętnik Jana Chryzostoma Paska i rzeczywiście jego pamiętnik oznacza się największym bogactwem literackim i stanowi taki najjaśniejszy przykład, wzór pamiętnikarskiego rzemiosła z tamtych czasów właśnie barokowych. Przejdźmy do nauki i oświaty. Tutaj taka postać z nauką związana numer jeden, wydaje mi się, wtedy to Jan Heweliusz, astronom gdański, człowiek, który przez wiele lat obserwował niebo, miał na swoim koncie wiele odkryć, między innymi opisywał Merkurego, opisywał Księżyc, budował różnego rodzaju lunety, teleskopy. Tutaj widzimy też na ilustracji jedną z jego lunet. 50-metrowa luneta to było jego największe osiągnięcie, jeżeli chodzi o budowę tego typu urządzeń optycznych. Także tutaj bardzo znany astronom. Można powiedzieć, że drugi po Koperniku, jeżeli chodzi o nasz kraj. A oprócz tego, że był astronomem, to też prowadził browar i można do dzisiaj znaleźć na półkach w sklepach właśnie piwo, które sygnowane jest nazwiskiem tego znakomitego astronoma. Niestety w wyniku wojen, które przetoczyły się przez nasz kraj w XVII wieku, bardzo spadł poziom szkolnictwa w naszym kraju. Brakowało nauczycieli, wielu z nich zginęło podczas wojen, wielu z nich musiało się przemieścić, uciekając przed wojnami. W związku z tym zatrudniano w szkołach ludzi, którzy nie byli tak doskonali jak ich poprzednicy. W wielu szkołach też po prostu nie można było obsadzić stanowisk nauczycielskich, więc te szkoły zamykano. Summa summarum, rzeczywiście poziom edukacji w naszym kraju się bardzo obniżył.
Niestety przyczyniły się też do tego kolegia jezuickie, które no, były szkołami jezuickimi, ale wykładano w tych szkołach wiedzę, która musiała być zaaprobowana właśnie przez jezuitów. Musiała to być wiedza zgodna z doktryną, ówczesną doktryną Kościoła katolickiego, często stojącą w opozycji do faktycznej wiedzy czy do realiów rzeczywistych. Więc tutaj te kolegia jezuickie z czasem zaczęły kształcić właśnie, no, może nie tyle naukowców przyszłych, co ludzi posłusznych Kościołowi, ludzi, którzy nie zadawali niewygodnych pytań, którzy nie poszukiwali gdzieś dalej niż pozwalał na to Kościół katolicki. Ponieważ wojny, które toczyły się w naszym kraju, były prowadzone często z przedstawicielami innych wyznań czy innych religii, następuje tutaj w XVII wieku w naszym kraju bardzo mocne odwrócenie się od wyznań protestanckich. Następuje rekatolizacja społeczeństwa, czyli wielu mieszczan, szlachciców, którzy w XVI wieku przyjęli luteranizm czy kalwinizm, w XVII wieku wracają do właśnie wyznania katolickiego. W związku z tym mamy też upadek szkół protestanckich. Przypomnę, że na przykład w Rakowie polscy protestanci tworzyli akademię na początku XVII wieku. No, po kilkudziesięciu latach znakomitej działalności ta akademia została zamknięta. Podobny los spotykał inne szkoły protestanckie, co sprawiało, że kolegia jezuickie, czyli szkoły katolickie, nie miały konkurencji tak naprawdę i mogły tutaj zmonopolizować cały proces nauczania. Jeżeli chodzi o szkoły wyższe, to też one bardzo podupadły w czasie wojen XVII-wiecznych w naszym kraju. Zarówno Akademia Krakowska, jak i Uniwersytet w Wilnie bardzo mocno tutaj zostały objęte wpływem Kościoła katolickiego. Można mówić o właśnie wyznaniowym charakterze tych wyższych uczelni. Akademia Zamojska z kolei stała się filią uczelni krakowskiej, czyli też jej samodzielność została ograniczona. Więc tutaj też trudno mówić o tym, że jest to jakiś znakomity okres dla naszej nauki, jeżeli chodzi o kształcenie przyszłych pokoleń. Wielu Polaków początkowo próbuje szukać tego wykształcenia poza granicami kraju, ale później w drugiej połowie XVII wieku właśnie zaczynamy się odcinać od innych krajów, zaczynamy właśnie uważać, że to my jesteśmy najmądrzejsi, że to nie ma sensu w ogóle podróżować za granicę, bo jesteśmy sami w stanie dowiedzieć się wszystkiego u nas i wszystko wiemy najlepiej. Ponieważ Kościół katolicki przejął tutaj bardzo duży, znaczy można inaczej powiedzieć, no bardzo mocno wpływał na szkolnictwo, no to też bardzo dużo języka łacińskiego pojawiło się w literaturze. No i efektem tego jest pojawienie się makaronizmów, czyli właśnie takich słów najczęściej z języka łacińskiego wtrącanych pomiędzy słowa polskie w zdaniach, na przykład w książkach. Więc tutaj mamy taki przykład makaronizmów. Twardowski ku drzwiom się kwapił, na takie dictum Aceribum, diabeł za kontusz łapił, a gdzie jest nobile verbum? To jest fragment z dzieła Adama Mickiewicza pod tytułem Pani Twardowska. Oczywiście jest to dzieło już z XIX stulecia, ale chciałem po prostu pokazać, na czym polega makaronizm, czyli właśnie pojawiają się pomiędzy polskimi słowami, w zdaniu pojawiają się słowa wyjęte z języka łacińskiego. Ktoś uważał, że tak jest po prostu lepiej, fajniej. Najczęściej to był język łaciński właśnie wplatany do języka polskiego, ale zdarzało się też, że pojawiały się słowa z innych języków europejskich. Z kulturą baroku w naszym kraju wiąże się też pojęcie sarmatyzmu. Sarmatyzm, kultura sarmacka. Cóż to takiego jest? O co chodzi? Otóż wszystko za sprawą historyków, którzy odpowiedzieli na pewne zapotrzebowanie szlachty naszej z tamtego czasu. Ci historycy to przede wszystkim Maciej
Miechowita, Marcin Bielski czy Stanisław Sarnicki. Na czym polegało zapotrzebowanie naszej szlachty i jaką rolę odgrywali w tym zapotrzebowaniu historycy? Otóż nasza szlachta miała pewien kompleks w stosunku do właśnie arystokracji z zachodniej Europy. Kompleks polegał na tym, że no trzeba było, znaczy inaczej, fajnie by było móc się pochwalić jakimiś przodkami ważnymi, przynależnością do jakiegoś ważnego rodu. Na zachodzie Europy takie rody funkcjonowały przez wieki. Natomiast polska szlachta, która w XVI wieku przejęła władzę w naszym kraju, tworząc Rzeczpospolitą Obojga Narodów, no tutaj czuła, że coś, czegoś im brakuje, więc do spółki, powiedzmy, że z historykami uknuto takie przekonanie, że polska szlachta, te rody najważniejsze szlacheckie, wywodzą się od starożytnego ludu Sarmatów. Sarmaci, którzy mieli zamieszkiwać obszar pomiędzy Morzem Czarnym a powiedzmy, że Dnieprem, czyli tutaj ten obszar na wschód od Polski. No i mieli być ludem bardzo bitnym, bardzo groźnym, bardzo skutecznym w prowadzeniu wojen, bardzo zacnym. Tak naprawdę podejrzewa się, że Sarmaci byli bardzo mocno, ci prawdziwi Sarmaci byli powiązani ze Scytami. Natomiast nasza szlachta XVI-XVII wieczna zamawiała sobie u historyków, aby ci udowadniali historycznie rodowód właśnie ich rodziny, że wywodzi się od starożytnego któregoś rodu, na przykład właśnie sarmackiego. Chociaż byli też tacy szlachcice, którzy za pomocą historyków udowadniali, oczywiście to słowo trzeba wziąć w cudzysłów, udowadniali na przykład swoje pochodzenie od Juliusza Cezara czy Aleksandra Macedońskiego. Jest tutaj taka radosna twórczość historyczna, no ale to przekonanie o tym pochodzeniu właśnie sarmackim stało się podstawą kultury sarmackiej, czyli kultury szlacheckiej okresu właśnie przede wszystkim barokowego. Cechą tej kultury sarmackiej między innymi stała się sztuka malowania portretów trumiennych. Portret trumienny tutaj po lewej stronie widzimy, miał kształt wieloboku, taki charakterystyczny kształt, no i przedstawiał on osobę zmarłą. Portret był malowany na blasze, najczęściej miedzianej, no i w czasie pogrzebu mógł na przykład spoczywać na trumnie, a po pogrzebie taki portret mógł zawisnąć w kaplicy na przykład rodowej albo gdzieś w rezydencji rodu, z którego wywodził się zmarły. Więc to jest cecha, która charakteryzuje przede wszystkim właśnie polską sztukę baroku. Nie znajdziecie tego portretu na przykład w Europie Zachodniej, takiego portretu trumiennego. Innym jeszcze zwyczajem, związanym również z ceremonią pogrzebową, było castrum doloris, czyli tworzenie, to co widzimy tutaj po prawej stronie z kolei, tworzenie takiego katafalku bardzo ozdobnego, takiego miejsca, gdzie spoczywała trumna, zadaszenie nad tym jakieś sukno, świece, świeczniki odpowiedniej jakości, rzeźbione oczywiście, więc to wszystko miało też, powiedzmy, że dodać splendoru uroczystościom pogrzebowym. Castrum Doloris to też cecha tej naszej kultury sarmackiej. W XVI wieku sarmatyzm posiadał wiele pozytywnych cech, ale to się później w wieku XVII miało zmienić. Początkowo sarmatyzm właśnie był postrzegany jako taka postawa bardzo patriotyczna, związana z umiłowaniem wolności, z gościnnością właśnie, taką tak zwaną słynną polską gościnnością, z dobrodusznością, czyli właśnie pomaganiem sobie nawzajem, z taką solidarnością z innymi grupami społecznymi, a w czasie wojny z męstwem, z odwagą właśnie, z walecznością, ze skutecznością w bitwach, z taką dużą ochotą do właśnie walki, jeżeli ta walka jest w słusznej sprawie, w obronie ojczyzny, albo ma naszemu krajowi w jakiś sposób tutaj dopomóc. Natomiast w XVII wieku sarmatyzm stał się, to pojęcie stało się pojęciem pejoratywnym, negatywnym, o takim wydźwięku negatywnym, dlatego że tutaj pojawiły się pewne rysy na tym wizerunku takiego pozytywnego sarmaty. Zaczęto utożsamiać sarmatyzm przede wszystkim właśnie z walką za wiarę katolicką. No tutaj już mówiliśmy o tym, że zaczęto postrzegać Polskę jako przedmurze chrześcijaństwa, więc miejsce, gdzie no, walka toczy się nie tylko na śmierć i życie, ale tutaj chodzi o coś większego, czyli o sprawy religijne. Niestety wolność i tolerancję zastąpiono
złotą wolnością szlachecką, a więc też prawem do liberum veto, już stosowanym, już używanym, a tolerancję zamieniono na ksenofobię, czyli miejsce, gdzie Polska jako miejsce, które miało być krajem bez stosów, stało się miejscem, gdzie odbywały się tumulty, napaści na tle właśnie religijnym. Ksenofobiczne zachowania, czyli związane z wrogością do obcych. Ksenofobia to niechęć, wrogość do obcych, do tego, co nie znamy, do osób z innych krajów. No i tutaj, tak jak już wspominałem, to też wpływało na między innymi naukę. Ludzie zaczęli się w Polsce zamykać na różne nowinki z Zachodu, zaczęli być znaczy ludzie byli przekonani, że Polska jest takim pępkiem, można powiedzieć, że Europy, i nie potrzebujemy oglądać się na innych, żeby się rozwijać. Zamiast właśnie spoglądania na Zachód pojawiła się orientalizacja, czyli spoglądanie na Wschód, fascynacja Wschodem. Polska szlachta zaczęła wzorować się w różnych dziedzinach życia, między innymi właśnie w stroju, na Tatarach, na Turkach. Stąd właśnie mamy tą orientalizację tutaj wypisaną. To też będzie cecha sarmatyzmu tej drugiej połowy XVII wieku. Oprócz tego zaczęto gloryfikować, wychwalać wszystkie zalety życia wiejskiego. Szlachcice mieszkali bardzo często właśnie na wsiach, w takich, jak tutaj widzimy na zdjęciu, dworkach szlacheckich. No i właśnie bardzo sobie chwalono takie sielankowe życie z dala od miasta, od zgiełku, od jakichś problemów związanych właśnie z życiem miejskim. Tylko spokój, wieś i tego typu, i skoncentrowanie się na rodzinie swojej, na jakichś celebracjach, uroczystościach rodzinnych. No i też pojawił się taki ideał szlachcica sybaryty, czyli takiej osoby, która bardzo się lubuje w wygodach, w luksusach, w zbytkach, spędza czas właśnie na tym, żeby dogadzać sobie, swoim bliskim poprzez właśnie jakiś komfort, jakieś luksusy, jakieś uczty, polowania, kuligi i tak dalej, i tak dalej. Strój sarmacki. Na koniec jeszcze sobie zobaczmy, jak wyglądał. Tutaj może najpierw zaczniemy od strony lewej, czyli od strony kobiecej. Kobiecy strój sarmacki, na głowie kołpak, zresztą u mężczyzny również, czyli taki okrągła czapka. Mamy tutaj jeszcze suknię oczywiście u kobiety i kształciczek, czyli taka garderoba narzucana na suknię, która miała podkreślić kształt kobiety. Natomiast u mężczyzn mamy również kołpak na głowie, natomiast na ciele jest kontusz. Kontusz jest przepasany tutaj właśnie w połowie pasem kontuszowym, jest związany pasem kontuszowym. Oczywiście spod kontusza wystaje nam żupan. No i nieodłącznym elementem szlachcica była szabla, która świadczyła o jego pochodzeniu, jego roli, o jego ważności w naszym kraju.